to jest pompa, panie, to, to ma chodzić. Nie ma, że boli. Nie ma, że boli. To się tam ociepli za dnia, ale... ale start jest zimny. Przerąbany jest żywot pompiarza. W taką pogodę. To nie moja. To jest za czysto. O, jest tu. Numer 2. 5. Ajajajaj. Gdzie kluczyki? Co tu się stało? To coś zepsuło się, trzeba to naprawić. Co tu się stało? Kręcić po prostu. O, niby to sobie trzymam na zimę dwie klamry, takie, które najczęściej używam do redukcji do jednego węża i piłki. Głupia rzecz, piłki. Nie wyciśniesz ich z wody, nie da rady ich wycisnąć z wody do końca, bo one są za twarde. Trzymam je w kabinie. No to nic nie daje, one i tak zamarzają, może się trochę rozmrożą jak włączę ciężarówkę. A jak ich nie wrzucę do wody... Cholera, to się wysypało. Jak ich rano nie wrzucę do ciepłej wody, no to nie umyję masztu. Już próbowałem. Nie wciąga ich, jak są takie twarde, nie da rady jej wcisnąć. Że takie głupie sprawy, a trzeba o tym wszystkim pamiętać. O rękawicach to chyba nie muszę wspominać. Te jeszcze w miarę są takie elastyczne i dobre, gumowe, nie przemakają, wysokie, w sensie nie, ciężko je zamoczyć w środku. To gdzieś znalazłem, ale one są drogie jak cholera, to jakieś do chemiczne, do jakiejś tam chemii specjalistycznych. O. Także one są drogie jak cholera, ale widać, że wytrzymałe. A takie o. Takie to wszystko. I one nie są mokre w środku, to one tak o, tak jest. Taka guma. Nie pod szybę wrzucić, ale zaraz szyba cała będzie pierdzielona. Tu zimowy zestaw ratunkowy. Palnik z bitemy. Bez tego. Cały numer w tym palniku też polega na tym. Coś tam roztapię. Cały numer w tym palniku też polega, znaczy w tej puszce gazu. Ona musi być ciepło. Nie może być taka zmarznięta, bo widzicie, nie będzie palił. Dobra. Gdzieś kluczyki już położyłem. Chyba tutaj. Wypalimy maszynę. Ile mamy? 9. W nocy było 13. Też baterie do czołówki. Bez czołówki też nie da rady w zimę. Wczoraj mi strzelił beton. Widać po okularach, jak dostałem strzała na twarz. Głupia sprawa, głupio trochę zrobiłem, ale teraz już wiem, czego nie wolno robić. Cały ryj miałem w betonie. O, to się rzadko zdarza taka pogoda w Norwegii. Ja to tutaj dwa razy miałem w życiu, to mi się zdarzyło. Że pada deszcz. Taki, albo taki bardzo, bardzo mokry śnieg, ale to takie o, widać, że to deszcz. A jest minus 5. Teraz szklanka na drodze.
to jest taka, że sobie nie... No mi szyby zamarzają od razu. Mam zamarznięte po prostu szyby, nie? Także 5 na godzinę. Zaraz wjadę na szóstkę. Zaraz wjadę na szóstkę, zobaczymy. A ja obstawiam, że był już jakiś wypadek. Że już ktoś się trachnął, bo to na autostradzie najprędzej, bo ludzie bardzo szybko jadą i ciężko wyhamować. Ktoś wystarczy, że tam zahamuje i jest wyżwiarstwo figurowe. Także no, polecam. Walka! Ogień kontra woda! Kto wygra? Kurwa! Woda przegrała.